Puszcza Białowieska jest nie do uratowania, możemy tylko dbać o jej bezpieczeństwo, mówił minister Henryk Kowalczyk, będąc moim gościem w programie Polska na Serio. Minister Kowalczyk mówił także o popełnionych błędach, wymuszonych przez ekoaktywistów i o tych błędach między innymi rozmawiam dziś z moim gościem, a jest nim pan profesor Jan Szyszko, były minister środowiska. Dzień dobry, panie profesorze. Witam serdecznie, szczęść Boże. Panie profesorze, problem z kornikiem drukarzem, można powiedzieć, że rozpoczął się w 2012 roku, kiedy leśnikom ograniczono możliwość cięć sanitarnych w Puszczy Białowieskiej, ale ja bym cofnęła się do 2008 roku, kiedy zablokowano wycinkę i to generalny dyrektor ochrony środowiska zablokował wycinkę właśnie tych kilkudziesięciu zainfekowanych drzew w rezerwacie Szafera. Od tego momentu zaczęła się gradacja kornika drukarza w Puszczy Białowieskiej. Panie profesorze, jak dobrze można gospodarować lasem, jeżeli każde działanie leśników, każde działanie Ministerstwa Ochrony Środowiska trzeba tłumaczyć z ekoaktywistą i jakby konfrontować się z ich zdaniem? No jest chyba tutaj jedno nieporozumienie, a mianowicie trzeba przestrzegać prawa. A to prawo jest stanowione w formie prawa leśnego, jak również w formie prawa ochrony przyrody, jak również prawa Unii Europejskiej. I te trzy prawa są gwałcone, przepraszam bardzo za wyrażenie, przez organizacje ekologiczne, nazwijmy to, a równocześnie jest sprawa, polega na tym, że no, organy, które powinny respektować prawo, ulegają tej presji. I z tego powodu jest cały problem. Natomiast tu pani powiedziała, że puszcza jest nie do uratowania. Jak to może być nie do uratowania? Minister Kowalczyk. Ona musi być do uratowania. Tym bardziej, że jest za nami prawo. A mianowicie, skoro pani wspomniała o roku 2008, niezwykle istotny rok. Dlaczego? Dlatego, że wtedy Puszczę wpisaliśmy na listę obiektów ważnych z punktu widzenia Natury 2000, z punktu widzenia dyrektywy ptasiej, dyrektywy habitatowej. Włączyliśmy ją do sieci Natura 2000 w całej Europie. I zobowiązaliśmy się tym samym do tego, żeby ten stan, który był Puszczy w roku 2008, opisany dokładnie w dokumentach, które się wysyła w ramach tego zgłaszenia obszaru do sieci Natura 2000, żeby ten stan występował. I tam były dokładnie, to są tak zwane SDF-y, czyli standardowy dokument, który się załącza do włączenia i tam było napisane, jaki jest obszar Puszczy Białowieskiej, ile jest siedlisk i jakich, które siedliska są ważne i o jakiej powierzchni ważne z punktu widzenia dyrektywy habitatowej dla całej sieci Natura 2000, które gatunki tam występują i w jakiej ilości, które są ważne, które mniej ważne i zobowiązaliśmy się do tego, żeby ten stan puszczy istniał, gdyż właśnie ten stan zapewnia integralność w ogóle sieci Natura 2000 w jednoczącej się Europie. I to jest prawo Unii Europejskiej. I w tej chwili mogę powiedzieć, że rzeczywiście puszcza uległa dewastacji z punktu widzenia właśnie sieci Natura 2000. Dlaczego? Dlatego, że doprowadzono, tak jak pani powiedziała, do zamarcia milionów drzew. 2,5 miliona. Kilkanaście milionów, proszę panią, tak dokładnie, drzew, gdzie zamarło drewna ponad 6 milionów metrów sześciennych, nastąpił rozpad drzewostanów, a w ślad za tym zginęły siedliska ważne z punktu widzenia Europy. No właśnie, panie profesorze. Jak również gatunki związane z tymi siedliskami. I obowiązkiem Polski jest to tworzyć, a więc uratować puszczę. No właśnie, panie profesorze, tutaj mówi się o dyrektywie siedliskowej i habitatowej Natura 2000. Organizacje ekologiczne jakby mówiły o tym, że właśnie trzeba tą Naturę 2000 chronić. Jakby kornik jest naturalnym elementem Puszczy Białowieskiej. I Puszcza Białowieska zawsze sobie z tym kornikiem radziła, więc i w takiej sytuacji sobie poradzi. No ale teraz na pewno Komisja Europejska będzie chciała wyciągnąć jakieś konsekwencje wobec nas za to, że te siedliska zostały zniszczone. Właśnie przez to, że myśmy tych drzew nie wycinali. Ale oczywiście, że tak. Panie redaktor, stan Puszczy Białowieskiej z roku 2008 był pochodną użytkowania tej puszczy w przeszłości. To jest jedno z wielkich
osiągnięć miejscowej ludności, polskiego leśnictwa, polskiej szkoły ochrony przyrody, polskiego łowiectwa, gdyż puszcza była dewastowana wielokrotnie, a szczególnie w okresie I wojny światowej, w okresie troszeczkę międzywojennym, żeśmy sprzedali, uruchomili koncesję pewnej firmie, która zaczęła eksploatować tę puszczę w okresie II wojny światowej. I za każdym razem to właśnie leśnicy z miejscową ludnością, z miejscowym z łowiectwem, jak również z tą polską szkołą ochrony przyrody, odtwarzała to, co było zniszczone. Czyli stan puszczy z roku 2008 był dziedzictwem kulturowo-przyrodniczym miejscowej ludności i żeby utrzymać ten stan, trzeba było tak samo użytkować, jak do tej pory użytkowano. Gdyż niech pani sobie wyobrazi, na przykład mamy Bociana Białego i możemy powiedzieć tak, no tak w takim razie chrońmy Bociana Białego i nic tam nie robmy, nie straszmy go. No jak przestanie kosić łąkę, no to łąka zarośnie i jeszcze nie widziałem, żeby Bocian chodził poza gajnikach, czy też po drzewostanie. Po prostu zostanie tam wyeliminowany. I z tego powodu również jest wyeliminowany Bocian Czarny, czy też orlik krzykliwy, który tam poluje. A więc była to pochodna użytkowania. Ni stąd, ni zowąd. W pewnym momencie ci ludzie stwierdzili, że ta puszcza jest nietknięta ręką człowieka. Tak, że to jest cała naturalna puszcza białowieska. Tak, w ogóle nietknięta, nie było tam człowieka i w ogóle trzeba chronić przed człowiekiem. To już jest pewien filozoficzne podejście do całej sprawy, prawda, gdzie są przygotowane odpowiednie umysły, które mówią, że człowiek jest największym wrogiem zasobów przyrodniczych i potrafi tylko niszczyć. Ale panie profesorze, my nie trafiamy z tymi argumentami, że puszcza była eksploatowana. Przecież właśnie mamy czasy I wojny światowej. Ministerstwo Środowiska, kiedy robiłam reportaż o Puszczy Białowieskiej, udostępniło mi zdjęcia właśnie, jak ta puszcza wyglądała za czasów I i II wojny światowej. Ingerencja człowieka była i my o tym mówimy, ale to do ludzi nie trafia. Ale wie pani, bo nie może trafić, skoro już ma pani przygotowane odpowiednio pole do tego umysłowe, że człowiek uważa tak, no przecież człowiek tylko i wyłącznie niszczy, tylko i wyłącznie zabija, wycina drzewa, prawda, i w związku z tym jest wrogiem. I tu jest znowu ten pewien nurt filozoficzny. A mianowicie, gdybyśmy sięgnęli tak zupełnie obiektywnie i popatrzyli, czy przyroda sobie da radę bez człowieka, ależ oczywiście, prawda, że tak dała bez człowieka. I jak się leci samolotem nad Syberią, się widzi, jak się palą lasy, torfowiska. A jak się Rosjan pytamy, dlaczego nie gasicie? A kto by to zgasił? Przecież to się pali rok, dwa, nieraz trzy lata, prawda? Co się dzieje w tym czasie? No w tym czasie po takim pożarze odsłaniają się, no las się spalił, teren otwarty, no i tam występują gatunki charakterystyczne dla terenów otwartych, które polują, tak jak motyle dzienne chociażby, powiedzmy, które występują w terenach otwartych, te kolorowe takie motyle dzienne, prawda, no, tam występują takie ptaki, które występują na terenach otwartych, chociażby jak polski skowronek, prawda, no te gatunki z tym związane. Natomiast płynie to powoli zaraz, to no, w związku z tym zmieniają się występujące gatunki. I są też gatunki, które są charakterystyczne dla pewnego terenu, na przykład dla łąki, uprawy. I o ile przestaniemy no, to uprawiać, przestaniemy kosić tę łąkę, to te gatunki oczywiście zginą. Tak. Tylko, że w układach naturalnych pożar powodował to, że one mogły zaopanować inny teren, prawda? I powiedzmy sobie, tam cała ta bioróżnorodność istniała. Natomiast Puszcza Białowieska jest rekordem świata pod tym względem. Dlaczego? Że dzięki tej uprawie przez człowieka, gospodarowania tymi zasobami, te wszystkie gatunki, które wymagają do tego, żeby trwać milionów hektarów powierzchni, tam zostały zgromadzone na 60 tysiącach hektarów, prawda? Dzięki użytkowaniu, dzięki tym różnym stadiom, ja bym powiedział, wieku drzewostanu, terenów otwartych, zamkniętych, starych drzewostanów, młodych drzewostanów, prawda, parku, znaczy drzewostanów powiedzmy bardzo starych, na przykład drzewa barciowe, występują wszystkie gatunki, które mogą występować, dzięki użytkowaniu właśnie. No i to podejście, prawda, że my musimy tutaj obserwować procesy naturalne, bo to jest nietknięte ręką człowieka, no spowodowało to, co się stało. To jest wielkie, ogromne nieporozumienie. Niech pani sobie wyobrazi równocześnie, jaka była presja w układzie światowym. Tak. Przecież cały świat zaczął protestować, że Polacy wycinają ostatnią, pierwotną puszczę Europy i to jeszcze dla zysku. To było podane. Tak. I o tym pisały takie tygodniki jak The Guardian, Politico, ale również i o wysokiej renomie naukowej, Science Nature. Tam również udostępniono miejsce na tym, że ludzie zaczęli w ten sposób mówić. Ja spotkałem z tą presją na świecie. Ty wycinasz ostatnią puszczę Europy. Pierwotną puszczę Europy, nietkniętą ręką człowieka. Niech pani zobaczy, jak
ta pułapka została zrobiona przez tych samych ludzi na ich właśnie lani. Dlaczego? Panie, no. Dlatego również i to mówiłem, na, no, gdzie stawałem przed Trybunałem Sprawiedliwości, tak, Unii Europejskiej. Mówiłem, słuchajcie, drodzy panowie, z Niemiec, Francji, skoro Polacy wycinają ostatnią pierwotną puszczę Europy, to wycięliście przedostatnią. No to wtedy był szok. Jak to? My żeśmy wycięli przedostatnią, no my chcemy chronić, prawda? Niech pani teraz zobaczy na zachód Europy. Tam są kraje, które posiadają zaledwie 40% rodzimych gatunków, tak, roślin i zwierząt występujących w tych strefach geograficznych. A Polska ma wszystkie. No to kto jest liderem? No i Puszcza Białowieska, na tych 60 tysięcy hektarów występują wszystkie gatunki, które występowały w tej strefie, tej długości i szerokości geograficznej. Tak. I Panie to jest zasługa tych ludzi, więc trzeba przed nimi klęknąć, prawda? Komu to przeszkadzało? Bo powiedział pan, że w 2008 roku Puszcza Białowieska została włączona właśnie w ten program Natura 2000, więc zobowiązaliśmy się do ochrony tak tych jest, rodzimych. To jest prawo. Zobowiązaliśmy się do ochrony tych rodzimych gatunków. I w tym samym 2008 roku, gdzie przez lata wcześniejsze leśnicy radzili sobie właśnie z gradacją kornika drukarza w ten sposób, że wycinali do pewnego momentu zainfekowane drzewa, wywozili je z lasu, przez co ten kornik nie mógł się dalej rozwijać do pewnego poziomu, ale w tym 2008 roku nagle zaczęło być wszystko blokowane. W 2008 roku rozpoczęła się era, prawda, po pierwsze, niezrozumienia. Ja mówię przez tak zwanych ludzi, którzy mają dobre serce, mała znajomość, a nazywają się ekologami. Niezrozumienia w ogóle Natury 2000, to podejrzewam, że z tego wynikało, prawda? Bo to jest świetna metoda właśnie kształtowania układów przyrodniczych i równocześnie zwyciężyła ideologia. Właśnie już ideologia, która właśnie mówi, że człowiek potrafi tylko zniszczyć, prawda? Im się to w ogóle w głowie nie mieściło. Co jest w pewnym sensie chwytliwe w stosunku do zachodu Europy, ale to jest inny krąg kulturowo. Kulturowy, prawda, zachód. Ale Puszcza Białowieska, również, panie profesorze, teraz została zniszczona, kiedy właśnie ta wycinka została wstrzymana. Ależ oczywiście, że tak. No oczywiście, że tak. I w związku z tym, że została, to jest ten proces, który został uruchomiony. Tak jak pani powiedział, gdyby w 2008 roku usunięto kilkadziesiąt drzew, tak, no to nic by się nie stało. To ognisko by zostało zlikwidowane, ten kornik nie mógłby się... Tak, rozprzestrzenić. Rozprzestrzenić, prawda, i byłoby wszystko w porządku. Ale ponieważ się rozprzestrzenił, zabił kilkadziesiąt milionów drzew, bo w tej chwili ładnie z młodnikami, prawda, ładnie z młodymi drzewostanami, gdzie na hektarze jest powiedzmy kilkanaście tysięcy, równocześnie giną te drzewostany, prawda, spowodowało to, że w zależności od poziomu wód gruntowych, no przestała ta pompa działać, tak, prawda, bo to jest jednak, no woda jest przez aparat asymilacyjny oddawana do atmosfery i tam, gdzie był wysoki poziom wód gruntowych, zamarł drzewostan, zostało wszystko zalane. Mamy bagna. Tam, gdzie był niski poziom wód gruntowych, drzewostany zginęły, mamy zespoły trawiaste. No i w jednym i w drugim nie ma miejsca dla tych gatunków, które tam występowały. A są to gatunki niezwykle cenne z punktu widzenia rzeczywiście występowania w ogóle ich w Europie, bo taki dzięcioł, trójpalczasty, białogrzbiety, no on rzeczywiście występuje w dziuplach. No ale gdzie on wystąpi w dziuplach i już nie ma drzew? Drzewa się przewróciły, leżą w wodzie, no to on nie nurkuje, prawda? No z drugiej strony zarosły trawą, no też go tam nie ma, czyli zginęły te gatunki. Panie profesorze, jak tak na to patrzymy, no to faktycznie działalność człowieka może szkodzić naturze, ale nie działalność leśników, tylko właśnie działalność organizacji ekoaktywistycznych, które doprowadziły do tego, rozpętując tą całą wojnę, donosząc do Komisji Europejskiej, przecież na Polskę, na pana również, to oni doprowadzili do tego, że puszcza w tym momencie wygląda tak, jak wygląda, ale panie ministrze, no Ministerstwo Środowiska uległo tej presji. No rzeczywiście, że uległo, no i ulega, mówiąc troszeczkę, ale myślę, że jak wygramy wybory, no ze względów być może politycznych i taktycznych zaczęto ulegać, no ale skończyło się to może nie najlepiej, dlatego że wiem, że miejscowa ludność po postanowieniu Trybunału Sprawiedliwości z 18 kwietnia ubiegłego roku, jednak, które zobowiązywało nas do tego, że jednak integralność trzeba zachować, a nie zostało to robione, został jednak złożony wniosek do prokuratora o to, o bezczynność w tym zakresie i o tolerowanie tej bezczynności w stosunku do ministerstwa i tolerowanie tej bezczynności w stosunku do komisarza Weli. Ale jeszcze jest jeden problem niezwykle istotny. To został drugi pozew złożony do prokuratora, a mianowicie to, że na terenie Puszczy w tej chwili leży prawie 7 milionów metrów sześciennych drewna,
A to stwarza ogromne zagrożenie przeciwpożarowe. Pani sobie nie wyobraża, co to jest. Ja przeżyłem coś takiego, a mianowicie 10 sierpnia 1992 roku na terenie Puszczy Nadnoteckiej w ciągu 8 godzin spalało się 6 tysięcy hektarów. Niech pani sobie wyobrazi. O tym nie było, nie było mowy. I gdyby nie opatrzność boska i krótki deszcz, który spadł w ciągu 15 minut, zagasił ten cały pożar, to spłonęłaby cała Puszcza Nadnotecka, miasta, powiatowe, wsie i w ogóle wszystko by spłonęło. To było coś niesamowitego. A na terenie Puszczy Białowieskiej są również, z tego co mi mówią, magazyny broni. Tak. Amunicji, więc to była katastrofa niesamowita, prawda? I to jest tolerowane. Równocześnie te drzewa sprawiają zagrożenie dla ludzi, którzy chcą grzyby zbierać, a przecież to jest dozwolone. To jest bardzo. Nie, teraz, gdyby tylko spojrzeć, wie pan, obrazowo, z punktu widzenia tego, co tam jest w puszczy. W tej chwili to ktoś mówi, no co to jest tam 6 milionów metrów sześciennych czy coś takiego, no to nie ma wyobrażenia. Wartość tego, 1 200 000 000, no też takie wielkie sumy nie robiły wrażenia na ludziach. No 100 zł, jak mi zabraknie, to robi wrażenie, ale 1 200 000 000 to tam jakoś tam się gdzieś tam robi. Ale niech pani sobie wyobrazi, że z tego drewna, które tam leży, można by pobudować płot o wysokości 2 metrów, i szerokości 1 metra z litego drewna, już tak poukładany, z Białowieży do Lizbony jeszcze kawałek z powrotem. I niech pani sobie wyobrazi, giną siedlisko, giną gatunki, ludziom nie wolno tego wziąć na opał, nawet. Panie profesorze, lokalna społeczność jest i była oburzona tym, co się działo w Puszczy Białowieskiej, bo oni zostali bez drewna. Oni importują węgiel złej jakości z Białorusi, czy też z Ukrainy tam im dostarczają, prawda? Ale to drewno przecież, jak oni patrzą, to jest taki świerk. No, drewno martwe jest potrzebne, prawda? No to można tam badania robić, prawda? I tam te gatunki będą sobie przeżywały, prawda? Ale jak taki świerk ma 6-7 metrów sześciennych drewna, to jest super dobry surowiec. Na budulec, na meble, na jakieś inne rzeczy. Tam proszę sobie wyobrazić, że, i to warto by się tym zainteresować, dęby kilkusetletnie, bo to nie tylko świerk zginął, tylko rozpad drzewostanów powoduje to, że te gatunki, osoby, te osobniki, które innych gatunków stoją, też... Pływa po prostu na ekosystem, to jest system, prawda? Przyszła wichura i tam wywaliła, również i w rezerwatach, dęby o masie kilkunastu metrów sześciennych, gdzie 1 metr kosztuje 5 000 zł. I to jest okleina. I to nie wolno im stamtąd usunąć. Nie wiem z jakiego powodu zupełnie. Prawda? No przecież nikt nie robi doświadczeń, badań, czy to gatunki tam występują, czy nie. Trzeba być niezwykle bogatym państwem, żeby poświęcić na to jednak, no co tu dużo gadać, 1 200 000 000 zł, 1,5 miliarda złotych. I przy okazji giną gatunki, ludzie nie mają miejsca pracy, prawda? Tak. Ich jeszcze oskarża, że wycinają tą pierwotną puszczę Europy. Prawda? To jest tak podstępna działalność. Niech pani sobie wyobrazi, że ktoś jest niezwykle uczciwym człowiekiem. Uczciwym, prawda? To w jaki sposób można go najbardziej zaatakować? Powiedzieć, ukradłeś. I zrobić mu proces przez 3 lata. Oczywiście się go później uniewinni, prawda, w jakiś tam sposób, ale cały odium pójdzie przez 3 lata, złodziej, prawda, no i tak dalej. No i ten człowiek jest bezbronny, bo on się nie potrafi bronić. No panie profesorze, wystarczy spojrzeć, jaka łatka do pana przylgnęła, jeżeli pan próbował ratować Puszczę Białowieską, a mówi się o panu to, co się mówi. No i muszę powiedzieć, że w pewnym sensie jest to mój sukces, dlatego że być może rozpoczniemy dialog, żeby tego rodzaju więcej skandal się nie, nie miał takiego miejsca nie tylko w Europie, ale również i na świecie. Jest to przecież, żeśmy zrobili, niech pani zauważy, zrobiliśmy pełną inwentaryzację, rok 2016, pełną inwentaryzację stanu. Pracowało prawie 200 specjalistów z różnych dziedzin, począwszy od archeologii, gleboznawstwa, prawda, kończąc na biologii i ekologii poszczególnych gatunków, które tam występują. 1400 powierzchni badawczych, kosztowało to 5 milionów złotych. Jest to swego rodzaju rekord świata, za to zapłaciły Lasy Państwowe. I w tej chwili może mamy dane i zaprosiliśmy do dialogu, o który gatunek wam chodzi, gdzie on występuje, jak on działa na reakcję człowieka. To się jak żeśmy zaprosili do dialogu, mimo że po angielsku, mimo że do Politico i do The Guardian został wysłany, do Nature i Science, cisza. Czyli dane naukowe, nauka jest wrogiem kłamstwa.
W związku z tym nikt nie chce dyskutować. No bo o czym może dyskutować? No jaki gatunek? Karabus artezji, proszę bardzo. Tak występuje i tak zareagował na to, co się tam stało, prawda? Panie profesorze, mamy w tym momencie Puszczę Białowieską w takim stanie, w jakim mamy. Minister środowiska mówi, że ona jest nie do uratowania. Rozumiem, nie, że pan tu się nie zgadzam z panem ministrem, mimo że się bardzo lubimy. To jest mój następca, ale tu całkowicie nie ma. Musimy naprawić to, co się stało i równocześnie. Ale chyba jedynym sposobem, żeby naprawić to, co się stało, jest wycięcie tych drzew i wywiezienie ich z lasu, prawda? W tej chwili ja mówię, to nie ulega najmniejszej wątpliwości, że mówię, te, które to, które są do pozyskania i można przetworzyć na coś pożytecznego dla człowieka, trzeba to natychmiast zrobić, prawda? A resztę zastanowić się, jakie to są metody, jak odtworzyć siedliska i gatunki, które tam występowały. To jest inżynieria ekologiczna. No, żubra odtworzyliśmy, więc pewnie i inne gatunki się uda. Ale kto to odtworzył, żubra? No. Hejtowany leśnik, jak ja, panie profesorze, byłam w obozie dla Puszczy, usłyszałam wprost od jednego z aktywistów, że wizerunek leśnika po prostu trzeba zniszczyć. No to wie pani, ale mówię, to znowu jest cel działania, prawda? To jest cel działania. A z żubrem jaki jest? No przecież kto go odtworzył? Myśliwi. Tak. Prawda? Z paru osobników. Z paru osobników. W tej chwilce, niech pani zobaczy, tych żubrów tam jest, no w tej chwilce, ale dobrze, że pani to powiedziała, bo równocześnie w SDF jest wpisane, że mówić 600, od 500 chyba 50 do 600 żubrów na terenie obszaru Natura 2000. Nie ma żubra. Żubr się wyniósł. No bo co on ma tam robić? Łazić mu ciężko, nie ma to, przepraszam bardzo, jeść, łąki pozarastały, więc poszedł na pola. Czyli straciliśmy ten gatunek. Ale równocześnie w rejonie całej Białowieży mamy w tej chwili około 1500 żubrów. Niech pani zauważy, 1500, no to połowa jest krów, prawda? No połowa, to powiedzmy, to jest tam, powiedzmy, no niech będzie 700 krów. Ale krowa, no co dwa lata ma ciele. No to co roku, no ocieli się 350 krów. Jest 350 młodych żubrów, czyli przerasta. No i co z tym robić? No proszę mi powiedzieć, zaproponowałem. To była moja propozycja na Radzie Naukowej Środowiska, gdzie była rozmawiana sprawa Puszczy Białowieskiej. Powiedziałem, panowie, ale przecież prawo jest takie, że wy również musicie odtworzyć gatunki, które zniszczyliście w przeszłości. Żubra również. Więc ja wam żubra dam za darmo. Jeszcze zapłacę troszeczkę na karmienie tego żubra i pomogę wam odtworzyć siedliska, które panie tam profesorze. Są. Jaka była reakcja? Pierwszy był aplauz, a później dostałem informację. Niemożliwe, za drogo, nieakceptowalne społecznie, prawda? No właśnie, panie profesorze, bo ja na przykład gospodarkę leśną, gospodarkę łowiecką rozumiem, ale problem jest taki, że w te tematy są wprowadzani ludzie, którzy no nie mają na ten temat pojęcia i jeszcze dodatkowo są wprowadzani w ten temat w sposób taki, że no absolutnie nie można regulować żadnej populacji zwierzyny dzikiej, bo to jest, zagraża ich życiu. W ogóle źli leśnicy, źli myśliwi zabijają zwierzęta. No, panie profesorze. No, edukacja, edukacja. Edukacja, no i brak stosowania, ja mówię, prawdy. Prawda, tej naukowej. I to jest jedno z największych zagrożeń na świecie w tej chwili określone przez noblistów. Niech pani zauważy, jaka jest reakcja. No, ludzie o wielkim sercu. Prawda? Czy pani wie, że żubr stary zdycha z głodu? Dlatego, że jest przeżuwaczem. Zęby po prostu traci. No, no i niestety nie może i w końcu z głodu zdycha. No to reakcja ludzi o wielkim sercu. Trzeba go do dentysty wziąć i mu zęby naprawić, prawda? No przepraszam bardzo, no to są te określenia. A przyroda, wie pani, no jest bezwzględna i nie znosi demokracji. No tam, jak ten osobnik jest stary, no po prostu zostanie zagryziony, prawda? Przez wilki, przez inne, zdechnie, prawda? Coś takiego się dzieje, prawda? I skoro chcemy mieć, no mamy teraz przykład. Czy pani wie, ile łosi ginie w wypadkach samochodowych rocznie? Mnóstwo. Sama miałabym sytuację, gdzie łoś po prostu wpadłby pod koła. 700 łosi, prawda? 700 jest wypadków. Są wypadki śmiertelne, są duże szkody. Dlaczego tego się nie pozyskuje? Kiedyś się tyle strzelało i była populacja ustabilizowana, prawda? No i to jest dobre mięso. Powracając do żubra. No, dowiedziałem się, no w końcu odstrzelono, bo przecież to zdycha z głodu, to noga złamana, odstrzelono, no to kazali im to zakopać. No bo nie wolno jeść mięsa z gatunków chronionych. No, no, czy pani sobie wyobraża, prawda? Mnóstwo no, więc to są mnóstwo nonsensów i to jest nasza misja również. Dlatego żeśmy wchodzili w struktury Unii Europejskiej, że mamy ją również i naprawiać. I z tego punktu widzenia środowiskowego to my jesteśmy od naprawy.
prawda? Po to, żeby no, pokazać, jak to się robi, bo jesteśmy tu specjalistami. I mamy no, ogromne osiągnięcia, prawda? No więc dlaczego mamy tego nie robić? Ja uważam, że powinniśmy robić to jeszcze za pieniądze, no bo jesteśmy w układzie jednak, no, gdzie pieniądz się bardzo mocno liczy. Panie ministrze, Ministerstwo Środowiska zaproponowało takie trzy aneksy dotyczące planów urządzania lasu. Tamte drzewa według tych aneksów mogą być wycinane, ale tylko te, które zagrażają życiu lub zdrowiu lub stanowią zagrożenie pożarowe i są w zasadzie tylko jakby w tej trzeciej strefie takiej buforowej. Jak pan w ogóle skomentuje? Od razu powiem, że się z tym całkowicie nie zgadzam. Mhm. Bo naszym celem jest odtworzenie tego, co było. Czyli tych siedlisk i tej struktury siedlisk i tej struktury gatunków, to jest prawo Unii Europejskiej. Właśnie te zmiany wydają się takie dosyć kosmetyczne, ale już zaczynają być donosy. Natomiast niech pani zauważy teraz, co się dzieje. A mianowicie jest dokładnie rok 2014. Mhm. Ci ludzie, którzy zorientowali się, co się stało, że będzie, no przepraszam bardzo, ogromna rozruba koło tego. Mhm. To są też ludzie, bo ci ludzie też myślą, że zginęły siedliska i gatunki. Co zrobili? Łamiąc prawo, nie informując lokalnej społeczności, nie informując również rządu, zgłosili to do UNESCO jako obszar nietknięty ręką człowieka UNESCO. Ostatnia, pierwotna puszcza Europy. Panie ministrze, z jednej strony nietknięty obszar, a z drugiej strony problem, bo leśnicy nasadzają drzewa. No to nietknięty czy nasadzają? I w związku z tym ten mit powstał. Dziękuję bardzo za to pytanie. I ten mit powstał, że jest pierwotna puszcza nietknięta ręką człowieka, czyli tamci się bronili. Jak nietknięto, to obserwujemy tylko procesy naturalne. Mhm. Człowieka tam nie było, a który mówi, że ja tam byłem, to znaczy, że on kłamie. Mhm. To trzeba go tam wyeliminować z tamtego układu. I tym wprowadzono ONZ i UNESCO w błąd, tak. Prawda? Bo gdyby powiedziano, że to jest do innej kategorii, dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze, a to jest zgodne z naturą 2000 całkowicie, prawda? Mhm. Bo natura, bo dziedzictwo, jest taka kategoria UNESCO, że człowiek jest tym wielkim przyjacielem tego układu i on to stworzył, prawda? To są dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze. Ale oni tego nie zrobili, oni celowo zrobili, prawda? Że to jest nietknięte ręką człowieka po to, żeby się jakby bronić. I za to oni muszą odpowiedzieć. To trzeba wyprostować w układzie światowym. Panie Polska nie może być oskarżana o to, gdzie jest liderem w zakresie rzeczywiście, ja bym powiedział, czynienia sobie ziemi poddaną. Mhm. Prawda? To jest zrównoważony rozwój inaczej. To jest czyń sobie ziemię poddaną. I Natura 2000 jest tego idealnym instrumentem. Ja muszę pani powiedzieć, że to był wielki sukces, żeśmy wpisali to do Natury 2000, bo ale w tej chwili możemy to bronić. Ale nie spodziewał się, że takie problemy będą. No, ale to wie pani, ale to, przepraszam bardzo. Ale tu jest prawo złamane. Mhm. Tu jest prawo złamane, to ktoś musi za to odpowiadać. No właśnie, panie ministrze, gdzie są ekoaktywiści? Bo w tym momencie to drzewo obumarłe w puszczy jest. Wywozić tego nie wolno. Problem w Puszczy Białowieskiej pozostał. Co zawiodło, że organizacje ekoaktywistyczne, które bardzo często w ogóle są filiami zagranicznych organizacji, bo przecież jeżeli spojrzymy na te największe, no to one swoje siedziby główne mają za granicą. Co zawiodło, że one tak się u nas rozpanoszyły? No to jest świetne pytanie. Myślę, że to z panią razem postaramy się odpowiedzieć na to. Natomiast powracając jeszcze do tej sprawy odnośnie tego drewna, się nie wywozi za broń, to nie jest wina ich. Oni sobie mogą protestować. Mhm. To jest wina tych, którzy zarządzają. Oni w tej chwili odpowiadają za to. Tak. Wie pani, to jest wprowadzeni, są ci ludzie w bardzo ogromny, powiedzmy, no, kłopot. Mhm. I mówię, będąc ministrem, starałem się to udokumentować. W związku z tym zrobiliśmy pełną inwentaryzację. Równocześnie cały zebrać dokumenty wszystkie, bo przecież tak prawdę powiedziawszy, wie pan, zgodnie z prawem leśnym, za to, co tam się stało z gradacją, to leśnicy powinni odpowiedzieć. No bo przecież oni no tak, się zgodzili leśnicy, na to, prawda? Nie informowali. Ale gdyby leśnicy wycinali bez zgody, to oni by z kolei złamali prawo. Ja to rozumiem, no, wie pani, więc w związku z tym, żeśmy weszli to, o czym żeśmy pewnie rozmawiali tu nieoficjalnie, gdzie etykę również i prawo to środowiskowe, żeśmy zamienili to prawo naturalne troszeczkę, prawo stanowione. Prawda? I tam się w tej chwili, czy data, pieczątka, czy była ocena, czy nie było oceny, prawda, i tego rodzaju różne rzeczy. Z tym, że tutaj znowu muszę pani powiedzieć na obronę, jednak Natura 2000 mówi i wyrok mówi, możecie to tam utrzymać, co było, to jest wasz obowiązek, prawda?
No tak, tylko że jeżeli teraz zaczniemy powracać do tego stanu, który był przed tą dużą gradacją kornika drukarza, no to znowu organizacje ekoaktywistyczne będą donosiły. Pani redaktor, ale organizacje ekologiczne też prawo muszą stosować. No tak. Powinno się tak samo zastosować jak w Lasach Bawarskich. No przecież to jest interes przyrody, interes człowieka, interes państwa. Oczywiście. Czyli powinni dostać tak, jak dostali w Lasach Bawarskich. I się nic nie stało. Po prostu respektują prawo, prawda? Tu Niemcy, uczmy się od Niemców, niech Niemcy się od nas uczą gospodarowania zasobami przyrodniczymi, to my im pomożemy, a my się uczymy od Niemców respektowania prawa. Wobec ekoaktywistów, prawda? Ale pani mi... Trzeba to zacząć, prawda? I również, no zwróćcie uwagę na to, pani tu wspomniała o tym, kto to finansuje. No bo teraz przychodzimy, mówię, no niedawno był protest młodzieży szkolnej w Warszawie odnośnie tego, żeby nie stosować węgla, prawda, tak, klimat tak. Broni. No i to jest taka... No, ja bym powiedział ad hoc, inicjatywa spontaniczna. Spontaniczna inicjatywa wśród młodzieży, która chodzi do szkoły i ma zajęcia? No przecież, ktoś ich przywiózł autokarami? Panie profesorze, ile filmików było w internecie, że oni po prostu są na tym proteście tylko po to, żeby się z lekcji urwać? No wie pan, ale ktoś na to zezwolił. Ja zaproponowałam organizacji, żeby taki protest zorganizowała w niedzielne popołudnie. Zobaczymy wtedy, jaka będzie frekwencja. Oczywiście, tak, prawda? Można to zrobić. No więc wie pani, ale ktoś tym... Kto tutaj? Gdzie jest minister, przepraszam, również edukacji w tej chwili? Gdzie są władze samorządowe, którym podlegają te szkoły? No przecież trzeba z tego wyciągnąć konsekwencje. No ci młodzi ludzie są niewinni, bo im jeszcze powiedzieli, że klimat jest niszczy, tu zniszczymy planetę i tak dalej, a jeszcze się urwał z lekcji, no to frajda będzie wielka, prawda? Ale idą z wielkim sercem i uważają, że protestują dobrze, prawda? Nie wiedzą, o co chodzi tak między Bogiem a prawdą. Niech pani zobaczy w tym układzie klimatycznym, ile jest również i powiedzmy takich, no... medialnych faktów, które już się nie potrafią ludzie interpretować. Na przykład, się mówi tak, no, temperatura wysoka. Szanowni Państwo, wysoka temperatura, klimat się zmienia. Od 60 lat nie było takiej temperatury, ostatnia była 60 lat. To znaczy, 60 lat temu taka była, prawda? No to wtedy się zmieniał klimat, czy teraz się zmienia klimat prawie w tym układzie. Takie skróty jakieś myślowe. Uważam, że polityka klimatyczna, szczególnie po tym, co żeśmy zrobili jednak z porozumieniem paryskim, gdzie żeśmy jednak pokazali, że to jest, uzyskaliśmy akceptację całego świata wbrew Komisji Europejskiej, prawda? Polityka klimatyczna jest świetnym elementem ku temu, żeby załatwić wielkie problemy świata. A wielkie problemy świata to jest, powiem pani, brak wody, brak pożywienia, zanik gatunków, migracje, głód, wykluczenie. To są problemy światowe. Afryka przecież tego cierpi. Jak pani to może załatwić? Tylko i wyłącznie poprzez regenerację układów przyrodniczych, przez zahamowanie procesu pustynnienia. I o tym mówią również i trzy konwencje ONZ-owskie. Prawda? I tu znowu Polska jest liderem w tym zakresie. Prawda? Możemy to robić. No przecież myśmy zrealizowali założenia protokołu Kioto. Słucham? No wie pani, protokół z Kioto, to już nikt nie chce nawet na ten temat rozmawiać, niech pani zobaczy, co się dzieje. A mówię, tu też pani poruszyła niezwykle ważną sprawę. Nie potrafimy nawet czytać i respektować prawa ONZ-owskiego. Bo prawo ONZ-owskie w układzie, to jest jedyna rzecz, no, chociażby ten ostatnio krzyk, że szczyt klimatyczny w Nowym Jorku. Jaki szczyt klimatyczny w Nowym Jorku? To jest sesja ONZ-owska, gdzie jest omawianie spraw. A szczyt klimatyczne. To jest COP, czyli konferencja stron konwencji klimatycznej. Która, i tam zapadają decyzje i to jednogłośnie. Prawda? Więc w związku z tym mówię, jak się manipuluje tymi sprawami. Przestrzegajmy prawa. Pani redaktor, no to tu zdradzę troszeczkę tajemnicę, ale 2015 rok COP21 w Paryżu. No przecież ja tam pojechałem z delegacją dobrze przygotowaną, bo mieliśmy jedną z najlepszych grup negocjacyjnych. Pracowaliśmy nad tym prawie 20 lat. Przecież ja po raz pierwszy z klimatem zetknąłem w 1997 roku. Zobaczyłem w tym wielką szansę na pewien kierunek rozwoju i rolę Polski w tym całym układzie. Zmiany klimatu mnie stosunkowo mało interesowały, ale możliwość działania bardzo mocno, prawda, w jaki sposób naprawić te różne procesy. I tam przecież Komisja Europejska jak gdyby zagarnęła sobie bezprawnie prawo, że musimy uzgodnić, mieć wspólne stanowisko. Jakie wspólne stanowisko?
Przecież to jest prawo ONZ-owskie. My żeśmy ratyfikowali jako niepodległe państwo i samo. Wykonaliśmy w protokole z Kioto, sama pani tu widzi. Tak. Prawda? Sukces Polski, a stara piętnastka powinna, chciała się wspólnie rozliczać i to zgłosiła do ONZ-u, że chce się wspólnie rozliczać. Ich sprawa. Ja się chciałem sam rozliczać, prawda? I później podczas porozumienia paryskiego była to samo. Komisja Europejska i komisarz Caniete, on mówił, że musimy działać wspólnie, bo jesteśmy w Europie. Ja mówię, jak wspólnie? No ale panie profesorze, jeżeli ja mam my... Sejm, Senat i prezydenta i zupełnie to już nie jeżeli my dopełniamy tych założeń z protokołu Kioto, jeżeli jesteśmy jednym z najniższych emitentów dwutlenku węgla w Europie, bo przecież Niemcy są daleko przed nami, tak. Naprawdę. I my mamy się z nimi wspólnie rozliczać, przecież to, czego, to, co oni zaniedbują, spadnie na nas i my poniesiemy za to konsekwencje. Pani, ale niech pani zauważy, przecież o to chodzi. Przecież nawet to manipulacja na szczeblu Komisji Europejskiej polega na tym, że oni mówią, że wspólnie Unia Europejska spełniła postanowienia protokołu z Kioto. Tak, ale przepraszam bardzo, rozliczcie wy się, ale my tu jesteśmy w Unii, ale najpierw niech to zatwierdzi COP, że chcemy wspólnie działać. I podczas COP21 Caniete, no zresztą później stał się moim przyjacielem, zresztą był parę razy w Polsce, był również w mojej stacji badawczej w Tucznie chyba ze dwa razy, prawda? Powiedział, że on się nie zgadza. Ja powiedziałem, a co ty masz się nie zgadzać? Żeśmy się umówili, przyszedł do mnie w 6:30 rano. Są świadkowie tego. No nie chciałbym, żeby jeszcze raz usłyszał tyle słów pod swoim adresem, co ja mu powiedziałem w takiej formie. No i wyszedł obrażony, ale już o 11:00 powiedział, że powiedziałem, że nie. Porozumienie paryskie nie wejdzie w życie, o ile ja nie będę miał własnego głosu. I będzie musiało być tak, że lasy muszą być włączone, inaczej ja to zerwę. Cały ten szczyt wasz klimatyczny w Paryżu. W 6:30 już mieli ostrą rozmowę, o 11:00 powiedział, że jest zgoda. Ja mówię, co się masz zgadzać? Przecież to jest prawo. I niech pani zauważy, to mówię w tej chwili, Polska ratyfikowała pierwsza porozumienie paryskie, żeby nie było mówienia, że zrobiliśmy to wspólnie w Unii Europejskiej. Zrobiliśmy to sami. Jesteśmy niezależnym państwem w sensie prawa ONZ-owskiego z punktu widzenia polityki klimatycznej, a jedyną władzą jest konferencja stron, gdzie decyzje zapadają jednogłośnie przez konsensus. Panie profesorze, jeżeli chcemy dojść do jakiejś neutralności klimatycznej, jak to się ładnie nazywa, i jakby wyrzucenia z naszego miksu energetycznego węgla, no musimy się skoncentrować właśnie na zalesianiu. My w Polsce jesteśmy w tym bardzo dobrze i to jest jeden właśnie z postulatów, które Ministerstwo Środowiska chciałoby teraz realizować. No ale z drugiej strony, no ciężko idzie właśnie naprawianie tego, co się w Puszczy Białowieskiej stało. Z czego pana zdaniem to wynika? To ja mówię, bo to są dwie rzeczy. Jeżeli chodzi o neutralność klimatyczną i to, co Komisja Europejska interpretuje jako neutralność klimatyczna. Tu pan premier Morawiecki oprotestował to i ma całkowicie rację. Za to mu serdecznie dziękuję. Dlatego, że znowu jest manipulacja interpretacyjna. Neutralność klimatyczna, to, co było przyjęte w Paryżu, to jest zrównanie emisji dwutlenku węgla z pochłanianiem. Tak. Natomiast w wydaniu Unii Europejskiej to jest dekarbonizacja i rezygnacja z węgla. Czyli w ogóle brak emisji, zero emisji. No tak. No, ale to jest zupełnie co innego. Zdecydowanie. Tutaj emitujemy i pochłaniamy. Ale tyle samo pochłaniamy, co emitujemy. Tak, a oczywiście. Tutaj całkowicie odchodzimy od węgla. A tu całkowicie odchodzimy od węgla. I to w związku z tym, no tutaj pan premier to świetnie no, zawetował. No to będę ma prawo. To jest również prawo Unii Europejskiej, gdyż zgodnie z traktatem akcesyjnym i traktatem lizbońskim. Tu jest, obowiązuje nas jakby samodzielność w zakresie spraw związanych z energetyką. Oczywiście w sensie w tej chwili traktatu lizbońskiego zaczyna się interpretować to w różne sposoby, tak. Ale szanowni państwo, no, prawników musimy mieć też dobrych i wykształcić tych prawników. No, takich niestety nie posiadamy. Albo nie chcemy posiadać, nie wiem, prawda, w tym całym zakresie. Ale to jest, mówię, trzeba prawo również znać. Pani redaktor, ja mówię, no skoro już taka jest miła rozmowa, no to muszę pani powiedzieć, że no, spędziłem tam trochę czasu na uniwersytecie, szczególnie w Holandii. Jest pragmatyczny naród, bardzo mocno. Natomiast... To jest kluczowe słowo, pragmatyczny.
Bardzo pragmatyczne. Bardzo u nas tego pragmatyzmu troszkę brakuje. To jest, Holendrzy są, ale to jest mentalność państwa kolonialnego, prawda? Kolonialnego. On uważa, że inne miejsce to jest kolonia, on tam będzie pomagał pod warunkiem, że on na tym zyska, prawda? I koniec. To, co mu się należy, na pewno nie odpuści. A to, a resztę, co mu się nie należy, to będzie negocjował, prawda? To jest, mówię, ten pragmatyzm. Na tym polega w Unii Europejskiej. I ten, mówię, ta sytuacja, która tam się wytworzyła w tej chwili z punktu widzenia właśnie negocjacji i z Komisją Europejską. Pani redaktor, jestem chyba rekordzistą. O tym nikt nie powie, ale ja wygrałem 4 procesy z Komisją Europejską. 3 razy stawałem przed Trybunałem, 2 razy przed Szeroką Izbą. Co się stało? Nic. Ja miałem rację. Prawo było po mojej stronie. W związku z tym wygraliśmy proces o limity emisji CO2. Nam zabrano 80 milionów ton przy drugim KPR-u. Wygraliśmy. Platforma Obywatelska i PSL z tego nie skorzystały. Oddały. Niech pani zobaczy. To jest suma bazowa. 80 milionów razy 30 euro rocznie. To mało? Bardzo dużo. To bardzo dużo, prawda? Drugi proces o GMO. Polska wolna od GMO. I tam zapłacili koszty procesowe i wolna od GMO zapłacić. Czy PO-PSL skorzystał z tego? Wyrok z 2010 roku. Bo było to 2 lata, bo jak żeśmy stracili władzę, bo to się długo... Wygrany proces. Wygrany proces o rozpudę. Zapłacili. I co? No i nic, prawda? Żeśmy jakoś tam zaczęli robić z Platformą Obywatelską, że jednak żeśmy z tego zrezygnowali. No i o Białowieże, no ja bym powiedział, no co najmniej remis na moją stronę, no. Prawda? No. Może byłoby panu profesorowi łatwiej, gdyby Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie podpowiadał Komisji Europejskiej, co ma robić. Ale wie pani, no, nie, o ile pani mówi o tym, co się stało podczas pierwszej rozprawy, kiedy pan przewodniczący doradzał stronie skarżącej, jak ma zrobić wniosek, no właśnie, prawda, żeby ukarać mówię. Polskę, no to się okazało totalną bzdurą. No, zakończyło się jednak no, szerokim gremium, 15 osób. I muszę pani powiedzieć, że jednak pomimo wszystko ci prawnicy jednak no, czuli wagę problemu i jednak nie chcieli się narazić na pośmiewisko, bo jednak oni no, muszą być jak gdyby, mieć tą opinię, że są niezależni, tak. Prawda, obiektywni. Prawda? Ja muszę powiedzieć, że no, z przyjemnością wspominam to, bo widziałem w oczach tych ludzi no, pewną niechęć w stosunku, ale jednak no, jakieś zasady obowiązują w tym całym układzie, prawda? I to jest ten pragmatyzm. No i w związku z tym pan Timmermans robi na mnie raczej wrażenie, ja bym powiedział, nawet pozytywne. O, prawda? Panie profesorze, pan Timmermans będzie komisarzem tak, Unii będzie komisarzem. Europejskiej do spraw ochrony środowiska. Postaram się go, nie wiem, jaka będzie moja pozycja jeszcze, prawda, czy w ogóle będzie chciał ze mną rozmawiać w przyszłości, ale go z przyjemnością zaproszę do Polski. Prawda? I postaram się z tym na pewno pragmatykiem rozmawiać. Wiem, że jest nieprzychylnie ustosunkowany do Polski. Ma parę punktów zaczepienia. Przecież awaria w Czajce i zanieczyszczenie rzeki. Myślę tutaj, to, co się ale dzieje również w Puszczy. I Białowieża. No, ale również i Białowieża. Tak. I emisje z Białowieży, prawda? I on tam się też na ten temat wyraża z przyjemnością. Go zaproszę, wystosuję pismo zapraszające, prawda? No, jako naukowiec mam prawo to zrobić, zresztą ostatnio, nie wiem, czy pani również i Ojca Świętego Franciszka zaprosiła. Była audiencja, zaprosiłem, prawda, gdzie mu żeśmy wręczyli i piękną książkę właśnie Zrównoważony Rozwój w świetle encykliki Laudato Si, prawda, jak się mieszkańcy Białowieży dowiedzieli, że jadę tam na spotkanie z ojcem, no to chcieli dać jakiś prezent, więc dali taką skrzyneczkę z drewna dębowego z Puszczy Białowieskiej, prawda, z krzyżem, powiedzmy z mapą Polski, prawda, z wizerunkiem żubra. Świetnie oprawiono, zresztą białą skórę, no to był taki, no, Ojcu Świętemu to dajemy taką. Tak. A ta konferencja była zrobiona jednak z Watykanem wspólnie. No i Ojciec Święty to przyjął, powiedziałem mu o tym prezencie z Białowieży, właśnie z tym symbolicznym drewnem z tej Białowieży. No i później podziękowałem mu również za jednak przywrócenie pojęcia ekologii integralnej, czyli właśnie edukacji, gdzie człowiek jest, powiedzmy, tym podmiotem tego. No więc ojciec się zainteresował tym. No, mówię, rozmowa trwała, prawda, czyli dialog pewien, prawda? I mówię, że właśnie tu prowadzimy badania w tym zakresie ekologii integralnej od 30 paru lat.
A ojciec powiedział, to tak trzymać. Ja mówię, no to jak ojcze tak trzymaj, to serdecznie zapraszam, prawda, do tutaj, bo ojciec zobaczył, prawda, i wręczyłem mu zaproszenie w języku włoskim napisane. Przyjął, uśmiechnął się, żeśmy się pożegnali. Nie wiem, czy przyjedzie, ale myślę, że jakąś odpowiedź dostaniemy. I panie profesorze, tu postawmy kropkę. Bardzo dziękuję za interesującą rozmowę. Gościem Studia Polska na Serio był pan profesor Jan Szyszko, były minister ochrony środowiska. Dziękuję bardzo, jestem tu po raz pierwszy. Serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że nie ostatni. Bogiem. Przyszedł w związku z tym i atak. I ten atak jest. Jest atak na Kościół. Dlaczego? Dlatego, że Kościół jednoczy te trzy grupy, które rzeczywiście potrafią użytkować zasoby przyrodnicze dla dobra człowieka i dla dobra przyrody. To z tego powodu, że na tych sztandarach jest zawsze krzyż. I są słowa honor, ojczyzna, Bóg. To nie podoba się najbardziej. I z tego też powodu przyszedł atak. Atak na polskie leśnictwo. Na perłę polskiego leśnictwa, polskie dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze, polskie dziedzictwo lokalnej społeczności, Puszczę Białowieską. Puszcza Białowieska, która jest wzorem, jak czynić sobie ziemię oddaną, poddaną dla dobra przyrody, i dla dobra człowieka, została uznana jako nietknięta ręką człowieka i trzeba tego człowieka, który to użytkował, wypchnąć stamtąd. I poszedł wielki hejt na cały świat, że Polacy wycinają ostatnią, pierwotną puszczę Europy. Poszedł atak na polskie rolnictwo poprzez to, żeby skłócić to polskie rolnictwo z polskim leśnictwem i polskim łowiectwem. Dlaczego? Dlatego, ekscelencjo, że ta wieś żywi i daje ludzi. I to ludzi niezwykle wartościowych, którzy wiedzą, co to są zasoby przyrodnicze. Przyszedł również i na atak na polskie łowiectwo. No i w końcu chyba nieporozumieniem ogromnym jest to, żeby w prawie było zapisane, że ja jako ojciec, jako dziadek, nie mam prawa przekazywać tego, co mi przekazywał mój ojciec i mój dziadek. Czyli w jaki sposób zrozumieć przyrodę i tą przyrodę konserwować dla dobra człowieka i dla dobra tej przyrody. Ja nie mogę wziąć swojego syna, który ma 17 albo 18 nieskończonych lat, po to, żeby mu pokazać, jak wygląda normalność. Nie można, ekscelencje, eminencjo, zastępować prawa naturalnego prawem stanowionym. To jest po prostu nieporozumienie ogromne.